wiersz pod tytułem Pani mnie pyta. Pyta Pani, w jakim języku myślę? Myśli się w języku miłości lub nienawiści? Bez słów i alfabetu. Myśli się w języku wiosny bądź jesieni? W języku radości albo tęsknoty? I modlę się, proszę Pani, jak umiem. W języku modlitwy. To fragment wiersza polskiego poety z Litwy, Romualda Mieczkowskiego, jednego z gości Festiwalu Poezji Słowiańskiej, festiwalu, który odbywa się w wielu miejscach, a od 3 lat również w naszym regionie. W roku 2015 festiwalowe spotkania miały miejsce w Czechowicach-Dziedzicach, Bielsku-Białej i Cieszynie. Festiwalowa gala odbywała się w Bielskim Zamku Sułkowskich. Z braku miłości czasami powstają piękne wiersze, to jest inny temat. Twórcą Polskiego Festiwalu Poezji Słowiańskiej jest Aleksander Nawrocki. Zawsze się dziwię, kiedy się spotykamy, rozmawiamy z Słowianie ze sobą po angielsku. I to jest dziwne, kiedyś przecież, jeszcze ładnych parę dziesiątek lat temu, Słowianie rozumieli się, mówiąc każdy w swoim języku. I postanowiłem zorganizować właśnie taki rodzaj. To będzie wstęp do słoweńskiego esperanto. Myślę, że w sztuce nam się udaje i to po prostu powinno być, bo Słowianie są inni, Zachód technika, a Słowianie to jest wrażliwość, wyobraźnia, słowem dusza. Przekręcam się na bok twarzą do tego lunatycznego, metalicznego odblasku. I wtedy w jego poświacie widzę kota, siedzącego na mojej kołdrze. Nie jeden raz, nie dwa, zawsze. Noc. Podczas gali Festiwalu Poezji Słowiańskiej na fortepianie grał Janusz Kochut.